Na trasie pomiędzy Mielcem a Przyłękiem znajdują się trzy krzyże. Właściwie tych krzyży jest o wiele więcej na odcinku kilkunastu kilometrów, ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym ze względu na to, że istnieje tutaj legenda mówiąca o tym, że ta droga jest nawiedzona. Mielecki duch powoduje, że na tym odcinku dochodzi do tragicznych zdarzeń.